teoretycznie i tak by się wykształcił, prawda? On i tak był. Natomiast mamy legendę, która jest takim lukrem na tym wszystkim. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Polskie Radio. Wielki trudne wybory. Problemy społeczne. Radio Maria, trwają rozmowy w ramach aktualności dnia. Naszym gościem jest pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Panie redaktorze, dziś w naszym dzienniku na pierwszej stronie napisał pan pasażer do wzięcia. Polski rynek autokarowy przewozów dalekobieżnych mogą przejąć niemieccy przewoźnicy. Jak to wygląda? Bo od dłuższego czasu docierają do nas sygnały o tym, że kolejne punkty na mapie Polski, jeżeli chodzi o PKS-y, no mogą być zlikwidowane. Co to jest za niebezpieczeństwo, o którym pan teraz pisze w naszym dzienniku dzisiejszym? Chodzi o to, że w Niemczech od kilku lat był prowadzony proces, który zakończył konsolidację przewozów pasażerskich, dalekobieżnych, czyli na odległość po 200 km. To są takie najbardziej ryzykowne dla wszystkich przewozy. Tam działało około 20 przewoźników, ale usługi w takiej jednej platformie wirtualnej. W zasadzie można powiedzieć, że oferują wspólną propozycję dla pasażerów, mają już kilka kosztów. Panie redaktorze, to jak to jest? No bo słyszymy konsolidacja wielu firm, a u nas, no jaka jest polityka? Czy jaka była polityka państwa? Bo dopuszczano do likwidacji, do rozprzedawania i majątku, i można powiedzieć, no to za majątkiem, jeżeli sprzedamy PKS jakiejś miejscowości, na przykład Dworzec. No i teraz jak samorząd ma się uporać z takim mocnym graczem skonsolidowanym jak państwo niemieckie? No to jest w ogóle problem. No tutaj trzeba mówić o jakiejś żadnej konkurencji, bo i zasoby finansowe. Bo my mówimy PKS, ale za chwilę może być tak z PKP, a może przecież obserwując na przykład w stronę Niemiec, z którego lotniska leci nasz przewoźnik, a z którego leci Lufthansa na przykład. To właśnie to jest problem, może być stworzony dlatego, że chociaż to, co się wspominało, przewozy kolejowe, no przewozy autobusowe tam w zasadzie, no to nas prezes liberalizacja rynku, bo trzeba tylko spełnić pewne warunki, mieć tabor kierowców i można w zasadzie otworzyć sobie dowolne połączenie autobusowe. Z tego korzystają oczywiście korzystanie prywatnych, które teraz są część rynku, ale niestety no one też jakieś perspektywy czasu mogłyby sobie nie dać rady z tą konkurencją zachodnią. Teraz też czasami narzekają na te warunki. Natomiast właśnie dochodzą nam przewozy kolejowe. Jeżeli mamy pakiet kolejowy unijny uchwalony, pomiędzy Władysławem IV i Mejlem III Sobieskim, no to jest czas, kiedy się rozbywa trylogia, czyli to by było nasze takie najbardziej arcysarmackie dzieło
nawet teraz, postępowanie pomiędzy w przetargach na usługi publiczne, Panie redaktorze, no bo państwo jako takie nie ma możliwości ręcznego sterowania rynkiem przewozu autokarowy, ale właśnie jakie są możliwości, żebyśmy byli i konkurencyjni, no i silni? Teoretycznie tak, proszę Państwa. Jest taka instytucja jak Urząd Warszawski, który zatwierdza rozkłady jazdy przewoźników i tak dalej. Te rozkłady są konsultowane na przykład z lokalnym biznesem. Można tam jakieś wyobrazić sobie jakieś pewne bariery stawiać, ale to też na jakiś czas. Nie ma szans na to, żeby na przykład jakimiś kłódkami prawnymi zablokować wejście takiego czy innego inwestora na rynek, jeśli będzie chciał po prostu otwierać, nie będzie miał tabu, będzie spełniał wymagania zapisane w ustawie o transporcie, biorą, to po prostu wejdzie, więc tutaj jakby możliwości są słabe. Trzeba się raczej tutaj skupić na tym, aby samorządy, które są właścicielami jeszcze części PKS Skarb Państwa, nie przygotowały te właśnie przedsiębiorstwa do tej konkurencji. A jest możliwa rozmowa, bo samorządy to PO, PSL, tak można by powiedzieć, a... Właśnie, jest może pewien kłopot z polityką, aczkolwiek w popadnym czasie samorządy dochodzą do wniosku jednak, że trzeba przede wszystkim najpierw, jeżeli ma się własne przedsiębiorstwo, tak jak na Podlasiu, to próbować się konsolidować. Oczywiście powstaje pytanie, jak konsolidować, żeby zabezpieczyć interesy lokalnej społeczności, przedsiębiorstwa i pracowników, którzy tam pracują, a wszystkim, którzy nas sprawa. Natomiast jest ta metoda, chyba jedyna, ale z drugiej strony, to nie oznacza na przykład likwidacji jakiejś firmy, nie musi oznaczać, na Podlasiu po postaci jeden PKS to działa mi, prawda? Ale równie dobrze są inicjatywy w Polsce, gdzie się po prostu skrzykują firmy transportowe PKS-y, zakładają jakąś własną platformę, każdy działa oddzielnie, ale część zadań będzie wspólnie właśnie, chociażby tak jak i tutaj właśnie wspomniany w tekście inicjatywa między innymi wokół Warszawy, Dąga, gdzie te PKS-y współpracują, mają wspólne linie dalekowieczne właśnie, które obsługują odrębnymi autobusami te najbardziej intratne i tu już jest trudniej, będzie powiedzmy konkurencji zachodniej na ten rynek, bo jeżeli pasażer się przyzwyczai do dobrego standardu i będzie znał, prawda, już nawet z podejściem kierowców tę firmę, to ludzie nie rzadko się decydują na zmianę przewoźnika, jeżeli właśnie jest dobra w miarę cena, dobra jakość usługi, w miarę szybko się dociera do miejsca docelowego, to po prostu spowoduje, że tutaj właśnie tymi akutami trzeba przygotować się, trzeba taką ofertę złożyć. Pasażerom, żeby oni potem na przykład jest konkurencja wejdzie, ona oczywiście tutaj pewnie na początku telegramkingowe, tam może być jakiś spadek chwilowy, prawda, pewnych frekwencji na różne kursy, ale w czasie ci pasażerowie wrócą do ciągu, chcą się później budować. Czyli tutaj też z jednej strony państwo, samorządy, ale też my jako klienci, jako pasażerowie musielibyśmy trochę o tym pomyśleć, trochę mieć wyobraźni, po czyjej stronie staniemy, bo nieraz myślimy, no dla mnie najważniejsze, żebym dojechał z punktu do punktu, tak, i dosyć wygodnie. To jest tak, to jak nawiązuje właśnie do tego, co się mówi. Jest to potrzebne. Ja mam przykład, nie będę podawał może w ramach egzaminu, gdzie firmy zachodnie, firma przyszła na polski rynek i na pewnych relacjach chodziło bardzo agresywnie, bardzo niskimi cenami biletów i ci najpierw ci już istniejący polski przewoźnik na początku stracili sporą grupę pasażerów, ale te promocje się tak nie skończyły, te firmy przetrwały ten najtrudniejszy okres, a teraz konkurencja w ich autobusach, taka jak była, że często jest to 100% obłożenia i nawet czasami są dni, że w ogóle jest problem, żeby na przykład w Warszawie się musieli dostać bez wcześniejszego kupienia biletu, bo po prostu są tak te niepopularne. Więc widać w jakiś sposób, tylko właśnie trzeba działać wcześniej, trzeba budować markę, cierpliwie szukać klientów, nowych zachęcać właśnie lepszymi autobusami, w miarę wygodnymi cenami, wyższymi klientami. Gdzie gdzieś się pojawia, to dopiero będzie wszędzie, ale kiedy później bada się to, jak szybko połączenie autobusów,
więc swoje boje podczęstotowe. Nie można liczyć tylko na pomoc państwa, prawda? Czy też samorządu, bo to też ma są ograniczone możliwości prawne, trzeba działać samemu, ale wspólnie, razem, bo nie ma tych polskich grup PKS dużego, który powinien mógł powiedzieć, że on sobie sam poradzi na rynku. Może są PKS, które sobie teraz dobrze radzą, ale za kilka lat ta sytuacja może zmienić, lepiej się do tego przygotować, razem działać, próbować współpracować, aby poszerzać liczbę klientów, których mamy, zwiększyć przychody, poprawiać wyniki finansowe, kupować nowy tabor, nowe autokary i wtedy myślę, że te firmy sobie dadzą radę. Nie są skazane na porażkę, miejmy nadzieję właśnie, że wręcz odwrotnie na sukces. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika. Jacek Bramorski, proboszcz na co dzień parafia Świętego Serca Panny Józefa w Gdyni, ale też profesor na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojca i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Księże profesorze, otrzymaliśmy zaproszenie, ale też informacje na, można powiedzieć, kongres Muzyka na miarę świętości. Wyzwanie dla kompozytorów muzyki liturgicznej dzisiaj. Też nieraz myślimy, czy tu się coś nie powinno zmienić, czy tradycja, wierność, czy pójść za jakąś modą. Najbliższa ta właśnie konferencja to spotkanie międzynarodowe w poniedziałek 28 listopada w Krakowie. Akademia Muzyczna w Krakowie zaprasza na to międzyuczelniane spotkanie. Właściwie chcę rządzić, ale nie chcę obsadzać stanowisk w rządzie. Chciałbym na początku nawiązać do obchodzonego przedwczoraj wspomnienia liturgicznego świętej Cecylii, patronki muzyki kościelnej. I ta święta mobilizuje nas nieustannie do tego, żebyśmy podejmowali tą drogę piękna, która jest drogą odnajdywania Pana Boga właśnie przez muzykę, muzykę sakralną. Chciałbym przypomnieć również, że obradujący w 2012 roku synod biskupów, synod poświęcony nowej ewangelizacji, uwrażliwił nas do tego, byśmy w głoszeniu dobrej nowiny nie zapominali o tak zwanej drodze piękna, czyli Via Purgatori po łacinie. I to jest nowa przestrzeń zadań i współpracy duszpasterzy i artystów, a szczególnie można powiedzieć teologów i kompozytorów, którzy złączeni są troską o to, by to piękno wiary zajaśniało nowym blaskiem w liturgii, przypominam, której integralną częścią jest właśnie muzyka sakralna, czyli muzyka na miarę świętości. I ten temat bardzo trafnie podjęli organizatorzy tego międzynarodowego symposium, które oni
poniedziałek najbliższy odbywać się będzie w Akademii Muzycznej w Krakowie. I proszę powiedzieć, bo to konkretna sesja, tak, w której ksiądz profesor też będzie uczestniczył. Ksiądz profesor będzie mówił muzyka sakralna jako właśnie ta via Polski Tudinis. Czyli droga piękna. Także papież Franciszek, o czym warto wspomnieć w swojej adhortacji Evangelii Gaudium, przypomniał nam, że właśnie wszystkie formy autentycznego piękna mogą być uznane za drogę, która prowadzi nas do spotkania z Panem Jezusem. I dlatego papież Franciszek podkreśla istotną rolę tej formacji w tej drodze piękna, która jest łączona w przekazywanie wiary. I to wyznacza jakieś konkretne zadanie także dla misji kompozytorów muzyki sakralnej. Temu poświęcone będzie sympozjum, tym bardziej, że stajemy dzisiaj także wobec pewnych nowych wyzwań i zagrożeń, chociażby związanych z potrzebą odróżnienia autentycznego piękna, które nas właśnie pociąga ku temu, co w górze, a więc ku sakrum, ku sprawom duchowym, od piękna złudnego, piękna, które zniewala. I to pierwsze piękno, piękno autentyczne, ono jak najbardziej ma swoje miejsce w programie nowej ewangelizacji. Natomiast piękno złudne, którym także karmią nas okazje i media, jest przeciwieństwem prawdziwego piękna. Ono wręcz sprzyja sekularyzacji, ale nawet pewnemu mistycyzmowi. Ono sprzyja usuwaniu pierwiastka duchowego z naszego życia społecznego. I dlatego ważne jest, żeby muzyka sakralna była właśnie nośnikiem autentycznego piękna. Żebyśmy uważali na te sytuacje, które dzisiaj się zdarzają, kiedy jakby bezkrytycznie przyjmujemy do naszych kościołów wzorce kultury popularnej. Przykładem mogą być melodie rozgrywające nieraz kościoła, których estetyka bliższa jest dyskotece niż świątyni. Warto uświadamiać sobie, to uświadamiać zarówno twórcom muzyki, jak i duszpasterzom, że tym kryterium sztuki jako narzędzia ewangelizacji nie powinno być dostosowywanie jej na siłę do przeciętnych gustów, żeby ten język tak zwanej popkultury nie przenikał do twórczości religijnej. Jakbyśmy te produkty kultury masowej, popularnej, one zdecydowanie szkodzą. Szkodzą liturgii, kłócą je niejako z autentycznym duchem liturgii, a nawet desakralizują miejsce sprawowania liturgii i wcale nie służą duchowemu dobru wiary. I na to też trzeba dzisiaj zwrócić uwagę, abyśmy jakby umieli oddzielać, przysłowiowo mówiąc, ziarno od mrzewy. Ktoś zawsze trzeba umieć sobie dostarczyć właściwych argumentów, tak, żeby w jakiś sposób dojrzewać, a z drugiej strony pokazywać to, jakie mamy korzenie, z czego wyrastamy i ku czemu też zmierzamy, myśląc nawet o wspólnej liturgii, wspólnej modlitwie, w której przychodzi nam przynajmniej raz w tygodniu uczestniczyć. Tak, przypomina mi się w tym miejscu wspaniała myśl świętego Jana Pawła II, no jak wiemy, człowieka również o ogromnej wrażliwości artystycznej, który zwraca uwagę, że chorał gregoriański, ten sięgający przez tego średniowiecza i kościoła, przenosi ludzkie dusze ze świata zmysłowego w rzeczywistość wieczną. Na to zwrócił uwagę Jan Paweł II. A więc gdy słuchamy autentycznie pięknej muzyki sakralnej, właśnie chorału gregoriańskiego, czy dzieł polifonicznych Palestryny, czy chociażby wielkiej mszy Jana Sebastiana Bacha, to trudno się poprzeć przekonaniu, że początkiem tych dzieł stała się nie tylko głęboka wiara twórców, ale także i doświadczenie sakrum, powiedzmy otwarcie, doświadczenie Pana Boga, które oni zawarli w swoich dziełach po to, żeby i nasze dusze otwierać na to boskie piękno. I ta muzyka trwa, ta muzyka się nie starzeje, ona jakby ciągle jest tą mocą Bożą napchniona i wydaje mi się, że stąd trzeba też czerpać
wzorce dla współczesnej twórczości sakralnej dziedzinie muzyki. Myślę, że ta poniedziałkowa sesja naukowa, ale także i towarzyszące temu warsztaty kompozytorskie i koncert uwrażliwią nas na tą muzykę na miarę świętości, stanowiąc pewne wskazania dla współczesnych kompozytorów muzyki liturgicznej. Tak właśnie patrzę na program, o 10 sesja naukowa, o 15 warsztaty kompozytorskie. Marko Fizina będzie o 20 w Bazylice Świętego Floriana przy Warszawskiej 1B koncert współczesnej muzyki sakralnej. No i nieczęsto przyjeżdża Frizina na spotkania. Marko Frizina, tak, to jest kapłan, jednocześnie wybitny muzyk, kompozytor, który w Watykanie właśnie odpowiedzialny jest za sprawy muzyki kościelnej, także myślę, że jest to z jednej strony zaszczyt dla Akademii Muzycznej w Krakowie, ale znaczy się też szansa, by posłuchać właśnie, jak monsignor Frisina będzie dzielił się swoim doświadczeniem muzyki jako kompozytor, też mówiąc o tej relacji między współczesną kulturą nową ewangelizacją. Bardzo dziękuję. Cieszę, profesorze, więc owocnej, można powiedzieć, sesji naukowej, owocnego spotkania. Życzymy, myślę, że kto będzie mógł na koncert do Bazyliki Świętego Floriana w Krakowie, może wieczorem w poniedziałek o 20 przyjść. W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszam i pozdrawiam ojca i całą wspaniałą wspólnotę Radia Maria. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam wspólnotę parafialną. Dziękuję bardzo. Jakolimicko, dziękujemy, szczęść Boże. Z Bogiem, z Panem Bogiem. Naszym gościem był ksiądz profesor Jacek Bramorski, proboszcz parafii Świętego Serca Pana Jezusa w Gdyni, ale też profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Były to aktualności dnia. Było to powtórzenie wczorajszej audycji aktualności dnia w Radiu Maryja. Organizowania manifestacji alternatywnych, no jako drodzy przyjaciele, współpracownicy, no bardzo ryzykowne, Radia Maryja, już bardzo blisko do świętowania srebrnego jubileuszu powstania Radia Maria, a przy nim powstałych innych dzieł ewangelizacyjnych na chwałę Bożą i dobra Polski, Polaków, ojczyźnie i świecie. Ileż stało się dobra i dzieje się dalej dzięki łasce Bożej i dzięki współpracownikom, dzięki Wam i za Was chcemy dziękować, za każdego, za żywych i zmarłych. Wielkie świętowanie, a ileż jeszcze dobra do zrobienia dla nas i przez nas. Radio powstało 8 grudnia 1991 roku, uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Te dwie małe stacje, Toruń, Bydgoszcz, po 100 lat, maleńkie stacje. Zobaczcie, jak się to rozrosło. To Boże błogosławieństwo i współpraca Was, współpraca tych, którzy już odeszli od nas. I myślę, że Pan Bóg im za to zapłaci, że Matka Najświętsza jest z nimi, a oni z nią. 3 grudnia będzie świętowanie w pierwszą sobotę miesiąca w Toruniu, w tak zwanej toruńskiej arenie, a 8 grudnia w Bazylice Świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy o godzinie 18. Zapraszamy Bydgoszcz. Też pamiętajcie, w Toruniu na porządku będą karty wstępu, oczywiście bezpłatne. Odpowiedzialny za te karty jest ojciec dr Marian Sojka. Do hali areny przy ulicy Bema będzie mogli wchodzić od godziny, myślę już o 9.30. Przedtem w specjalnych namiotach odbierzemy karty wstępu. Te namioty będą przed tą areną przy ulicy Bema. Od 11, może 11.30 koncerty, 12.30 różaniec, przed 13.00 chcielibyśmy rozpocząć galowy koncert, widowisko, piękna nasza Polska cała, wykonanie wspaniałego zespołu reprezentacyjnego, artystycznego Wojska Polskiego. O 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia, zaś 15.30 uroczysta msza święta pod przewodnictwem naszych pasterzy, księży, biskupów, na czele z księdzem arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, metropolitą ludzkim, wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatów Polskich, który też wygłosi homilię. Na miejscu świętowania będzie można także coś zjeść, bardzo taniego, ciepłego, wypić, na
łóżko herbatnika, będą miejsca siedzące, będą kulturalne sanitariaty, będzie można kupić pamiątki, dobre książki, płyty, CD, DVD, pierniki ludzki. Zbliża się Mikołaj i Boże Narodzenie. Zawieźcie do domu, do waszych dzieci, znajomych, do młodzieży, do starszych, coś dobrego. Pomyślmy o dobrej książce, budującej ducha i intelekt. Możecie wcześniej popatrzeć w Splendor, katalog księgarni wysyłkowej. Jest też w internecie www.splendor24.pl i już będziecie wiedzieć, co ewentualnie dostać. Myślę, że wszystkich tych tytułów nie przywiozą do Torunia, ale wiele będzie. Szczególnie myślmy o apostolstwie. Trzeba budować człowieka, budować jego intelekt, budować jego charakter, budować ducha. I tu właśnie książka, dobra książka, religijna także książka, może o Polsce książka. Przed dzień naszej uroczystości od 6 do 22 będzie otwarte sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. Wotum wdzięczności rodziny Radia Maria Polski Jana Pawła II za tego największego z naszego rodu Słowia. Zapraszamy także od 6 rano w sam dzień naszej uroczystości do tej świąty. Zobaczcie wszystko, tam jest kaplica adoracji, można klęknąć na chwilę w ciszy. Wystawiony cały czas jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Koniecznie trzeba wejść do kaplicy pamięci, także zachowujmy się w tym kościele godnie, jak w świętym miejscu. Zresztą codziennie otwarte jest sanktuarium w czasie zimowym od 6.30 do 20.00 w czasie letnim od 6.00 do 22.00. Jeszcze raz prosimy, nie odkładajmy zapisów na pielgrzymkę do Torunia na potem, na ostatni dzień. Spróbujmy skończyć te zapisy już w tym tygodniu. Podajmy sobie jedni do drugich. Gdzie są te zapisy? Słyszycie jakąś miejscowość? Zapisz, nawet gdy nie jedziesz. Powiedz koleżance, koledze, znajomym, rodzinie. To jest też jedna z form apostolatu. I oczywiście postarajmy się być własce uświęcające, żeby nie odkładać spowiedzi na Torun, bo to nie da rady. Musiał być bardzo dużo księży od rana. Także postarajmy się o to i przyjeżdżajmy. Dobrze, jeżeli Państwo przyjeżdżacie wcześniej gdzieś, jeden dzień wcześniej, nocleg gdzieś znajdziecie, o wiele lepiej jest wcześniej dojechać na ostatni moment. Trzeba też pewnego czasu na refleksję, na to, żeby stresy wszystkie spadły z nas, żebyśmy się mogli pomodlić, ucieszyć. Zapraszam. Także tutaj w tej książce tak może powrócę na chwilę do tego, może znaleźć dosyć kompleksowy opis dokonań właśnie tej grupy działaczy Solidarności, którzy też może warto wspomnieć, że mieli jednoznacznie krytyczne stanowisko pod koniec lat 80. wobec prób nawiązania dialogu z komunistami. To było jedno z tych środowisk, obok choćby Solidarności Walczącej, które negowało jakby ten kierunek. A jak wyglądała współpraca między innymi solidarnościowymi organizacjami, strukturami, były konflikty, czy też tylko współpraca? No tutaj też niewątpliwie, że wśród tej całej palety środowisk działających właśnie na rzecz przeciwnej Solidarności, niewątpliwie był element konkurencji. Element konkurencji, kto wydrukuje lepszej jakości pismo, które pismo będzie miało ciekawszą zawartość. Tutaj ten element z pewnością był obecny, a ponieważ, znaczy, no właśnie były pewne różnice. Już wspomniałem troszkę o tej różnicy spojrzenia regionu, kierownictwa regionu na tą manifestację pierwszomajową i właściwie z czasem te różnice się pogłębiały. Ten jakby rozjazd tych dwóch kierunków, czy dwóch środowisk, chociaż warto wspomnieć, że do sierpnia 82 Zbigniew Romaszewski był w takim podziemnej ciele kierowniczym Solidarności tutaj w regionie Mazowsze, ale to się skończyło po jego aresztowaniu i te różnice właściwie się pogłębiały z czasem. Rozumiem, że teraz, panie doktorze, czeka pana pracowity czas, podpisywanie książek, sława, no właśnie, po tej nagrodzie. Jeżeli można, to jeżeli
kogoś z Państwa ta pozycja by zainteresowała, to w sobotę na targach książki w Arkadach Kubickiego w Warszawie między 12 a 13 godziną będę tę książkę podpisywać, także serdecznie zapraszam. Laureat. Jeszcze raz gratulacje międzynarodowy, Robotniczy Komitet Solidarności. Tadeusz Ruzikowski był dziś gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy w Twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. Trzy kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz